Witam was wszystkich ponownie, zagrajmy w Sanitarium. Kierujemy Olmekiem, wielkim wojownikiem Azteków. Ekwipunku mamy jedynie pustą miedzianą misę, używaną do składania ofiar. Pamiętamy, że wódz wioski namaścił nas na wojownika. Przed paroma momentami, dla mnie przed więcej niż paroma momentami, w każdym razie w poprzednim odcinku. Więc teraz udajmy się do wielkiego szamana. Your wife mourns for you, witch. She knows what I plan and fears the future without me. She has seen our two warrior sons die at the hands of Quetzalcoatl, and soon she will bury me. I have undergone the rite of the warrior. Where is the joining tree from which the pod of might hangs? It is north of here, near the base of the volcano. W takim razie udajmy się po ten strąg mocy, czy strąg siły. Siły czy mocy? A tree growing in the lava. Tam jest drzewo. A tree growing in the lava. O właśnie, trzeba robić. Szybka i dobrze wykonana robota. I mamy już strąg siły. Zanieśmy go do tego wątłego człowieka. Niech czyni swoją powinność, niech oddaje życie za wioskę. I have the pot of might, old one. Here, work your magic. Very good. Thank you, sacred one. I will begin at once. I go to fulfill my destiny. May my sacrifice save the village. Kto wygra? Szaman czy Quetzalcoatl? Kotl. Kiepski efekt. Żegnaj, stary przyjacielu. Although honorable in your sacrifice, the village is still in danger, old one. Quetzalcoatl has powerful magic at his disposal. Mask. Mask? What mask do you speak of? Death mask. His power comes from it. Where is it? Below the maze. Maska jest the pod witch labiryntem. Doctor's broken body. Rest now, valiant one. The witch Napełnijmy misę krwią. I coś jeszcze tutaj jest? Nic? Nic więcej tu nie ma. Ha. Udajmy się więc do wioski, nie do wioski, do chaty szamana. Może on coś tam ukrywał przed nami, bo zasłaniał swoją potężną sylwetką wejście do swojej chaty. O tak, trzyma tu serce. Serce z kryształu, które musimy zabrać. Widać, że to jego domostwo, widać, że odprawiał tu jakieś modły. Być może chciał w ten sposób ratować wioskę przed złym bogiem. Quetzalcoatlem. Ale my musimy zrobić to za niego. On już swoją część zadania wykonał. I odszedł niestety. Teraz mamy za zadanie wejść do tej świątyni. Jak to uczynić? Na pewno nie należało zacząć od tego, co przed chwilą zrobiłem. Dlaczego?
Ano dlatego, że musimy zanotować sobie kolejność tych symboli. Na pierwszym schodku jest symbol głowy byka. Na drugim jakiś czarny księżyc. Na trzecim symbol nieskończoności, czyli odwrócona ósemka. Na czwartym jakaś czaszka, czy jakieś malowidło głowy czarnej z oczodołami i otworem zębowym. Dalej jest gwiazdka, czarna gwiazdka, czarna gwiazda. Później ryba, również czarna. I celownik, nazwijmy to celownikiem, chociaż to nie jest celownik, ale dla naszych potrzeb może zostać celownikiem. Teraz udajmy się tutaj do świątyni. Co to jest? Są tutaj dwie misy ofiarne. Najpierw włóżmy tutaj serce, ale to będzie zły wybór. Ale zobaczycie sami to. Zły miejsce. A dlaczego jest to złe miejsce? Dlatego, że tutaj jest krew. Widzimy, tu leje się krew. Więc misę do misy musimy włożyć pojemnik z krwią. Oto i mój dar. Wejdźmy. Nie. Tu wejdź, o, do środka tego pomieszczenia. Murals of ancient heroes. What? No painting of the mighty Olmec? Wypełnisz swoje zadanie, to i dla ciebie znajdzie się miejsce wśród malowideł. The jaguar. Totem jaguara. Zabierz go. Ha. Aby to zrobić, aby zabrać ten totem jaguara, należy ustawić tutaj symbole w odpowiedniej kolejności, która jest identyczna z kolejnością symboli, w jakiej te symbole pojawiały się na poszczególnych schodkach. Na pierwszym schodku był właśnie ten byk. Stone wheels. Na drugim set to turn for some strange schodku był purpose. Symbol księżyca, więc ustawmy tutaj symbol księżyca. Na trzecim schodku symbol nieskończoności. Nie musimy za dużo kombinować, bo kolejność jest podobna tutaj, jak i była na schodkach. Dalej czaszka. Oj, za daleko poszliśmy. Minęła nas kolejka. Tu ma być czaszka. Czaszka jest właśnie teraz. Dalej gwiazda. Już widzimy, że gwiazda jest po czaszce. Tutaj, o. W przedostatnim ma być ryba, czarna ryba. Ciekawe, jaki to gatunek. Czy łosoś, czy strąg? Jest ryba. A za rybą na bezrygiu i rak i celownik ryba. Udało się. Mechanizm, który przytrzymywał totem. O, ta moc jaguara została odkryta i spójrzmy, co się stało. A beam of light. Some great magic is at work here. Strumień światła. Ale to jeszcze nie koniec. Aby ten strumień zadziałał, musimy odnaleźć trzeci totem. Gdzie go szukać? Pamiętamy zagadkę w tej świątyni wody. Ale jak ją rozwiązać? Czy rozmawialiśmy już z tą dziecinką? A precious little one. Mały, cenny byt, który uratowaliśmy. Why were you in the temple? The shiny rock. It's pretty, and I like the music too. Shiny rock? Yes, it's a big crystal, like the ones father makes into jewelry. He made a scary mask before, and a necklace, and a lot of rings. You mentioned a mask your father had created. The witch also spoke of a mask. He called it a death mask. Are these the same? Oh, yes.
That's what Father called it. It was for King Quetzalcoatl after he died. Father said it was magic. What kind of magic, child? I don't know. Ask Father. He knows. What music do you speak of, little one? The gongs. Sometimes I can get a few of them to make the same sound. It's fun! Gong. Kobiecino, porozmawiamy i z tobą. The jewelry suits you well, widow. Thank you, Olmec. You have brought much happiness to my sad heart. Every time I see its reflection in the waters, I will think of my husband. And of you, for granting me this inner peace. Ah, nie porozmawiamy z nią jeszcze o pewnej rzeczy, która nas tu sprowadziła. Najpierw załatwmy rzecz inną. A może z tym panem jeszcze po drodze porozmawiamy, bo to jest rybak. A nie. No to nie, nie to nie. Załatwmy więc sprawę z gongami. These gongs produce music. Produkują muzykę. A co tu jest? Duży kryształ. I can see something I coś jest inside. W jego wnętrzu. A large... Ale co? Bijmy w gongi. Takie puste dźwięki, nieładne. O, tu inny dźwięk. Znów ten pusty. Otóż, chodzi tu o to, by... A. Bić w gongi w kolejności od największego gongu do najmniejszego gongu. Nic prostszego. Zróbmy to i będzie piękna melodia. Zaraz kryształ się rozleci. Brawo. The wind totem. You did it. Dokonałeś tego. Olmeku, niech drżą wszyscy przed twą potęgą. I mean no harm to the temple. You are can. Dobra, dobra, więc udajemy się do świątyni wody. Jeśli jeszcze tam nie byliśmy. Bo mamy totem wiatru i totem jaguara, brakuje nam totemu wody. Wody, chcę wody. Images carved in stone. Somehow these hold the key to the water temple. Proszę, 6 symboli, które należy wcisnąć w odpowiedniej kolejności, ale nie w takiej. By the gods. Dowiedzmy się więc w jakiej. Zagadnijmy rybaka. Aby uchylił nam rąbka tajemnicy, o co w tym wszystkim chodzi.